spodnie palazzo, spódnico spodnie, kuloty, szwedy. Jeżeli te nazwy nic Ci nie mówią, to koniecznie obejrzyj najnowsze wideo, czyli Trend Alert o tym, jak nosić szerokie spodnie. Dzisiaj drugie wideo z cyklu Trend Alert i moim dzisiejszym trendem do rozbrojenia i do oswojenia się z nim są szerokie spodnie. Na samym początku wymieniłam kilka nazw typu palazzo, spódnico spodnie, szwedy i kuloty. I to są takie nazwy spodni, które są warte uwagi, ponieważ mogą tak naprawdę być dobre dla prawie każdej sylwetki, ale o tym za chwilę. Czym różnią się od siebie spodnie szerokie? Gdy tworzyłam kurs online Kod Sylwetki, jest tam cały moduł poświęcony różnym spodniom, więc zrobiłam dokładne badania, jakie są fasony spodni, czym dokładnie się od siebie różnią i muszę powiedzieć, że miałam swego rodzaju taki dysonans, taką niewiadomą, czy tak naprawdę te nazwy, które my używamy do różnych teoretycznie spodni, czy nie są jedynymi spodniami. I już mówię, co mam na myśli. Spodnie typu palazzo to tak naprawdę jakby zagraniczna nazwa naszych spódnico-spodni. Kolejna rzecz to szwedy. I teraz, kiedy używałam takich sformułowań anglojęzycznych, gdy przeszukiwałam internet podczas tworzenia kursu online Kod Sylwetki, okazywało się, że często wyskakiwały mi jakby te same propozycje w przypadku i spódnico-spodni, czyli tych palazzo, i właśnie spodni szwedów. Natomiast w mojej opinii to są dwa różne fasony spodni. Spódnico-spodnie to są takie spodnie, które faktycznie mają na tyle duże szerokie, nogawki, że wyglądają trochę jak spódnica. Gdy kobieta stoi, a nie idzie, to można nawet przypuszczać, że ma właśnie na sobie spódnicę. I to jest dla mnie super jasne. Natomiast szwedy również są szerokimi spodniami, bardzo szerokimi spodniami, ale już spodniami, które widać, że mają dwie osobne nogawki. Tutaj oczywiście pokazuję Ci przykłady i jednych, i drugich i mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne, że mamy spódnico spodnie i mamy szwedy. Obie są, oba modele mogą mieć bardzo szerokie nogawki, ale szwedy są troszeczkę węższe. No i jeszcze pojawia się taka nazwa jak kuloty, to z francuskiego, od nazwy kulot. To są jakby obcięte szerokie spodnie. Mogą być tak naprawdę, mogą powstać z obcięcia szwedów, ale mogą powstać też z obcięcia spodni palazzo, czyli spódnico spodni. Wtedy będą albo bardziej szerokie, albo mniej szerokie, ale dalej szerokie. Bo przecież dzisiaj tylko o tych szerokich spodniach. I dlaczego postanowiłam o nich powiedzieć? Ponieważ uważam, że są super niedoceniane. I tak naprawdę sprawdzą się w przypadku prawie każdej sylwetki i prawie każdej sytuacji. Dlaczego prawie? Ponieważ uważam, że spodnie palazzo, czyli spódnico spodnie i szwedy sprawdzą się dla każdego. Gorzej będzie z kulotami, bo to jest jednak taki mało wdzięczny fason. Ale jeżeli masz jakąś niedoskonałość w nogach, to znaczy uważasz, że Twoje nogi są albo za chude, albo zbyt masywne i obojętnie w jakim, na jakim, że tak powiem, etapie, na jakiej wysokości, czy masz masywne uda, czy masz masywne łydki, czy może masz krzywe nogi, to możesz właśnie takimi spodniami typu szwedy, szerokimi, je przykryć. I jeżeli chodzi o masywne doły sylwetki, czyli obojętnie, czy to będziesz masywną sylwetką X, masywną sylwetką H, czy będziesz po prostu sylwetką A, czyli gruszką, która z zasady ma dosyć masywny dół, czy może będziesz nawet sylwetką S, czyli taką mniejszą klepsydrą, ale o dosyć pełnych kształtach, jeżeli chodzi o nogi. Możesz też na przykład mieć takie nogi, które mają dosyć masywną kostkę, to znaczy to miejsce, gdzie noga powinna się zwężać, ona u Ciebie się tak bardzo nie zwęża, jest to po prostu masywny jakby fragment Twojej nogi, to właśnie takie szerokie spodnie fantastycznie ukryją wszelką niedoskonałość. Jeżeli Twoją niedoskonałością jest właśnie to, że nogi są super chude, takie patyczki i szalenie tego nie lubisz, to właśnie spodnie takie, które powiewają, one są takie lekkie, takie miękkie, szerokie, one dodadzą Twojej sylwetce miękkości, ponieważ sylwetki, które są
super szczupłe i oczywiście jeżeli chodzi o same jakby sylwetki, to zazwyczaj to jest sylwetka i albo sylwetka te, one zazwyczaj to są te, które mają najchudsze nogi i one one w sensie te spodnie przykryją właśnie tą szczupłość, tą chudość, tą kościstość, która pojawia się w przypadku bardzo szczupłych nóg i zmiękczy kościstość, tą ostrość tych nóg. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś ma bardzo chude, świetnie się nadadzą takie spodnie. Jeżeli ktoś ma bardzo masywne nogi, też świetnie ukryją i zrównoważą. Oczywiście, jeżeli masz nogi proporcjonalne, no to też możesz je nosić, to znaczy takie średnie. I co jest jakby taką oczywistością, że jeżeli ktoś ma brzydkie kolana, jeżeli ktoś ma żylaki, jeżeli ktoś ma jakieś popękane naczynka, blizny, to oczywiście takie spodnie też będą się nadawały do zakrywania, ponieważ jeżeli masz krzywe nogi, ubierzesz sobie bardzo obcisłe rurki, to może być dalej to widać. Natomiast w przypadku Szwedów czy spódnicospodni nie będzie tego absolutnie widać. Czy takie spodnie są w stanie skrócić jakoś dramatycznie sylwetkę? Myślę, że tylko kuloty, czyli te obcięte, szerokie spodnie i tylko w przypadku, kiedy nosimy je bez obcasów. Ja sama nie jestem super wysoka. Myślę, że mam taki zupełnie standardowy wzrost, około tam 1,66 m chyba i bardzo lubię kuloty. Noszę je nawet do płaskich tenisówek, ale zdecydowanie lepiej i lżej sylwetka moja wygląda, gdy mam ubrane obcasy. Więc tak naprawdę kuloty w przypadku niskich kobiet będą sprawdzały się najbardziej z obcasami. Oczywiście w przypadku wysokich kobiet będą sprawdzały się w każdej sytuacji, ponieważ wysokie kobiety nie mają problemu, optycznego problemu oczywiście, z tym, żeby troszeczkę skupić uwagę na dole sylwetki. I teraz z czym łączyć takie szerokie spodnie? Można wystylizować je na różne sposoby. Tak jak wspomniałam, ja sama noszę czasem je z tenisówkami, czyli trochę, można powiedzieć, tak miejsko, tak casualowo, tak luzacko. Można nawet zrobić to na taki sposób sportowy. Można je zestawić z taką, żeby dodać zestawowi lekkości, żeby dodać sylwetce lekkości, można zestawić z obcisłą górą, bo te spodnie, jakby nie patrzeć, są dosyć szerokie, no i ciężkie optycznie, więc żeby dodać lekkości sylwetce, możemy zestawić je z obcisłą górą. I obojętnie, czy z obcisłą górą latem, czy z obcisłą górą zimą, bo to są spodnie, które tak naprawdę możemy nosić i w czasie sezonu letniego, i w czasie sezonu zimowego. Tylko musimy odpowiednio to zestawić z golfem i z kozakami, albo po prostu z jakimś delikatnym topem. Oczywiście osoby, które mają masywniejszą sylwetkę, mogą mi powiedzieć, masywne nogi mi zakryją, ale jak ja ubiorę obcisłą górę, to zaraz wyjdą mi tutaj fałdki i będzie wszystko pokazane, więc nie tylko z obcisłą górą można nosić, można oczywiście też z luźniejszą, ale to, co jest super istotne, trzeba ją wkładać do środka. To znaczy tą górę, w sensie bluzkę, trzeba włożyć do środka. Takie spodnie szerokie rzadko kiedy dobrze zestawiają się z marynarką, czy z jakimś kardiganem, czy z jakąś taką narzutką, z jakimś długim swetrem, ponieważ może być trochę za dużo tego luzu, tej ciężkości. Oczywiście są sylwetki, to bardziej takie sylwetki modelkowe, czyli nie dość, że wysokie, to jeszcze super szczupłe, one może będą w tym dobrze wyglądały. Natomiast jeżeli Twoje ciało nie przypomina ciała modelki, to raczej decyduj się tylko na taki zestaw bluzka plus spodnie, nie obarczaj już tego żadną marynarką ani narzutką. Można też zadać pytanie, jeżeli ja jestem plus size, to czy mogę nosić? Jak wspomniałam przed chwilą, jak najbardziej można, ponieważ spodnie przykryją masywne nogi. Jeżeli zestawisz to z taką trochę luźniejszą, włożoną do środka i zbluzowaną górą, będziesz mogła też zakryć niedoskonałości, jakie pojawiają się na górze Twojej sylwetki, więc jak najbardziej sylwetki plus size oczywiście mogą. Jeżeli chodzi o style zestawiania takich szerokich spodni, to przecież można je zestawić właśnie, tak jak mówiłam, bardziej casualowo, bardziej tak na sportowo, ale można też zestawić elegancko. I elegancko mam na myśli elegancję w takim znaczeniu biurowym, czyli idąc do pracy. Oczywiście ja wiem, że jakby każda praca wymaga jakiegoś stylu. Jeżeli lubisz taki temat, jeżeli interesuje Cię taki temat, jeżeli jest to dla Ciebie temat do rozwoju, to w książce Jak ubrać się do pracy, biznesowy dress code dla kobiet, spisałam wszystkie ważne zasady odnośnie
całego procesu ubierania się do pracy. Link oczywiście jest dostępny pod wideo. Więc takie szerokie spodnie też możemy nosić do pracy w wersji takiej właśnie troszeczkę biurowej, może bardziej takiej smart casualowej niż takiej super oficjalnej i takiej sztywnej. Natomiast możemy też nosić je w wersji takiej elegancji wieczorowej, to znaczy na przykład z jakąś taką lejącą, jedwabną, troszeczkę satynową bluzką. Nie ma absolutnie żadnego z tym problemu. Także jak widzisz, jest to propozycja trendu, która, jeżeli jeszcze jej nie próbowałaś, jeżeli jeszcze nigdy nawet nie przymierzyłaś szerokich spodni, no to jak najbardziej powinnaś teraz po prostu biec do sklepu albo wejść do jakiegoś sklepu internetowego, pozamawiać kilka modeli i sprawdzić, czy takie spodnie są dla Ciebie. Natomiast jeżeli interesują Cię też inne fasony spodni, właściwie to nie tylko fasony spodni, bo fasony spódnic, sukienek, bluzek, dekolty, podkreślanie talii, rodzaje biżuterii, jak ją nosi, czy możesz nosić kapelusze, jak dobierać torebki, jak dobierać buty, to jest, chciałabym zaprosić Cię do zapisania się na listę osób zainteresowanych tym tematem, ponieważ już niedługo startuje mój kurs online Kod Sylwetki. Więc wystarczy wejść na stronę www.kodsylwetki.pl, tam zostawić swój e-mail i gdy tylko pojawi się kampania promocyjna tego kursu, natychmiast Cię o tym powiadomimy. Także dziękuję za dzisiaj. Oczywiście czekam na komentarze, czy nosisz, czy lubisz, czy spróbowałaś, czy może spróbujesz spodni szerokich. No i do zobaczenia w następnym wideo.